Przechodzimy do punktu następnego. Jest to sprawozdanie przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Stałych za pierwsze półrocze 2021. W tym momencie bardzo proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Leszka Osmolaka, o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2021 roku. Dzień dobry Państwu. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w trakcie 8 kadencji Rady Miejskiej w Lubawce za okres styczeń-czerwiec 2021 na podstawie uchwały nr 2 łamane przez 6 przez 18 Rady Miejskiej w Lubawce w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Marek Szota, przewodniczący Komisji, Leszek Osmolak, zastępca przewodniczącego Komisji, Ewa Garbień, członek, Wiesław Król, członek, Andrzej Ptaszkowski, członek, Krzysztof Jawor, członek, Aldona Ochmańska, członek i Oskar Najdek, członek. Od stycznia do czerwca 2021 roku Komisja Rewizyjna obradowała 6 razy. Tematami posiedzeń były styczeń, analiza stanu oświetlenia ulicznego i kosztów energii, plany remontowe i inwestycyjne, planowane na instalację oświetlenia ulicznego na rok 2021, analiza umowy o konserwacji oświetlenia ulicznego. Luty 2021, kontrola stanu przedszkoli gminnych. Marzec 2021, posiedzenie odwołane ze względu na COVID-19. Kwiecień 2021, analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lubawka za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Punkt drugi, sporządzenie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza miasta Lubawka za 2021 rok. Maj 2021 rok, punkt pierwszy, ciąg dalszy tematu kwietniowego. Punkt drugi, analiza kosztów wyjazdów służbowych osób uprawnionych z Urzędu Miasta za rok 2020. Temat z marca 2021 roku. I punkt trzeci, kontrola wydatkowania środków i stanu obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce. Czerwiec 2021 rok. Punkt pierwszy, kontrola zaawansowania wykonania inwestycji z programu Łączy nas Bóbr, Zalew Bukówka oraz zaawansowania prac przy budowie świetlicy wiejskiej w Opawie. Frekwencja na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2021 roku. Marek Szota, liczba komisji 6, liczba nieobecności 0. Leszek Osmolak, liczba komisji 6, nieobecności 2. Elżbieta Chrapek, liczba komisji 6, nieobecności 0. Andrzej Ptaszkowski, liczba komisji 6, nieobecności 2. Ewa Garbień, liczba komisji 6, nieobecności 1. Wiesław Król, liczba komisji 6, nieobecności 0. Krzysztof Jawor, liczba komisji 6, nieobecności 0. Aldona Ochmańska, liczba komisji 6, nieobecności 0. I Oskar Najdek, liczba komisji 6, nieobecności 0. Na posiedzenia komisji zapraszano przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników Urzędu Miasta w Lubawce. Dziękuję. Dziękuję bardzo za złożone sprawozdanie. Czy Państwo radni mają jakieś pytania do złożonego sprawozdania? Proszę bardzo, Pan Radny Marek Szota. Ja mam tylko nie pytanie, tylko chciałbym uzupełnić, bo tam jak Pan Przewodniczący czytał skład komisji, to tam zabrakło, widzę, pani Elżbiety Chrapek. Jest 8 osób, a powinno być 9. Tam już w tych dalszych punktach jest. Prosiłbym po prostu, żeby poprawić tam. Dobrze, uzupełniam w tym momencie. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Pytań nie było. Przechodzimy do następnego sprawozdania. Proszę bardzo o przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Komisji Rozwoju i Budżetu pana Mariusza Głodę. Pan przewodniczący przedstawił tutaj wspólne sprawozdanie z Komisji Spraw Rozwoju i Budżetu i Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa, tak? Tak, dziękuję bardzo panie przewodniczący.
Szanowni Państwo, sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa oraz Komisji Rozwoju i Budżetu i Działalności w trakcie 8 kadencji Rady Miejskiej w Lubawce za okres styczeń-czerwiec 2021 rok. Na podstawie uchwały nr 2 łamane przez 4 łamane na 18 Rady Miejskiej w Lubawce w skład Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa wchodzą pani Elżbieta Chrapej, przewodnicząca komisji, pani Aldona Ochmańska, zastępca przewodniczącego komisji. W składzie komisja obradowała dodatkowo członek pan Marek Szota, członek pan Leszek Osmolak, członek pan Mariusz Brzyzny, członek pan Rafał Czura, członek pan Wiesław Król. Oraz na podstawie uchwały nr 2 łamane przez 5 łamane 18 Rady Miejskiej w Lubawce w skład Komisji Rozwoju Budżetu wchodzą Mariusz Gut, przewodniczący komisji, pan Krzysztof Jawor, zastępca przewodniczącego komisji, pan Andrzej Ptaszkowski, członek, pani Ewa Garbin, członkini, pani Izabela Stawarz-Lubiak, członkini, pan Oskar Najdek, członek i pan Piotr Wiktorowski, członek. Na posiedzeniach komisji uczestniczyli również sołtysi sołec gminy Lubawka oraz pracownicy Urzędu Miasta Lubawka, a także zaproszeni goście. Od stycznia do czerwca 2021 roku Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa obradowała wspólnie z Komisją Rozwoju i Budżetu. Komisje wspólnie obradowały 7 razy. Ze względu na pandemię COVID-19 obrady odbywały się w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji. Tematami posiedzeń były styczeń 2021, Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa, bezpieczeństwo w gminie Lubawka, sprawozdanie za 2020 rok. Komisja Rozwoju i Budżetu, temat analiza zadań strategicznych na lata 2021-2027 w gminie Lubawka. W miesiącu lutym były dwa spotkania, Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa. W temacie informacja SPZO w Lubawce w roku 2021, oferta usługi, dostępność do specjalistów w ramach NFZ. Komisja Rozwoju i Budżetu, sprawozdanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanitu, spółka ZOO za 2020 rok, sytuacja wodno-kanalizacyjna w gminie Lubawka oraz plany inwestycyjno-remontowe na 2021 rok. W miesiącu marzec 2021 Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa obradowała w temacie cieki wodne w gminie Lubawka, utrzymanie czystości koryta rzek, plany remontowe nabrzeży koryt rzek w terenach zabudowanych. Komisja Rozwoju i Budżetu w temacie analiza finansowa dotycząca wygenerowanych oszczędności w funkcjonowaniu MGOK-u w Lubawce w związku z COVID-19 w roku 2020. W miesiącu kwiecień 2021 Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa obradowała w temacie prace zabaw w gminie Lubawka, stan techniczny, plany rozwojowe. Komisja Rozwoju i Budżetu w temacie stanu oświetlenia ulicznego w gminie Lubawka, plany rozwoju i remontu. W miesiącu maj 2021 Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa obradowała w temacie dyskusja na temat rewitalizacji, konserwacji, odbudowy figury świętego Floriana znajdującego się w Lubawce na Świętej Górze oraz Komisja Rozwoju Budżetu w temacie informacja z wykonania budżetu za rok 2020. W miesiącu czerwiec 2021 Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa obradowała w temacie analiza stanu technicznego świetlic wiejskich, plany bieżące, remonty i wykonanie oraz Komisja Rozwoju Budżetu, stan realizacji bieżących inwestycji w gminie Lubawka. Ponadto na każdym posiedzeniu omawiane były projekty uchwał na poszczególne sesje Rady Miejskiej oraz poruszano inne bieżące tematy dotyczące funkcjonowania gminy Lubawka. Frekwencja na posiedzeniach połączonych komisji za pierwsze półrocze 2021 roku. Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa. Pani Elżbieta Chrapek, liczba komisji 7, nieobecności 0. Pani Aldona Ochmańska, liczba komisji 7, nieobecności 0. Pan Marek Szota, liczba komisji 7, 1 nieobecność. Pan Leszek Osmolak, liczba komisji 7, 1 nieobecność. Pan Mariusz Brzyzny, liczba komisji 7, 0 nieobecności. Pan Rafał Czura, liczba komisji 7, 0 nieobecności. Wiesław Król, liczba komisji 7, 0 nieobecności. Komisja Rozwoju i Budżetu. Mariusz Głód, liczba komisji 7, 0 nieobecności. Pan Krzysztof Jawor, liczba komisji 7, 1 nieobecność. Pan Andrzej Ptaszkowski, liczba komisji 7, 1 nieobecność. Pani Ewa Garbin, liczba komisji 7, 0 nieobecnych. Pani Izabela Stawarz-Lubiak, liczba komisji 7, 0 nieobecnych. Pan Oskar Najdek, liczba komisji 7, 0 nieobecności. Pan Piotr Wiktorowski, liczba komisji 7, liczba nieobecności 7. Chciałbym tutaj, panie przewodniczący, szanowni państwo, wspomnieć, iż pan Piotr Wiktorowski jest na długotrwałym zwolnieniu. Niestety nie może z powodów prawnych uczestniczyć w obradach ani komisji, ani sesji. W tym miejscu serdecznie go pozdrawiamy i życzymy rychłego powrotu do zdrowia oraz na salę posiedzeń.
Na posiedzeniach komisji zaproszono przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, jak i innych instytucji, które działają na terenie gminy. W obradach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, dyrektorzy placówek oświatowych gminy, Zakładu Gospodarki Miejskiej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Sanikom, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Oraz na posiedzenia komisji zaproszono również komendanta komisariatu policji w Lubawce, dyrektora Wód Polskich, zarząd zlewni w Lwówku Śląskim oraz prezesa Stowarzyszenia Granica. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za złożone sprawozdanie. Czy Państwo radni macie jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę, także jeszcze raz dziękuję przewodniczącemu. Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Jest to przyjęcie planu pracy komisji stałych na drugie półrocze 2021 roku. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju i Budżetu pana Mariusza Głoda o przedstawienie propozycji planu komisji na drugie półrocze. Plan pracy Komisji Rozwoju i Budżetu na drugie półrocze 2021 roku. W miesiącu lipcu występuje miesiąc urlopowy, w miesiącu sierpień tematem obrad będzie informacja poszczególnych zarządców dróg znajdujących się na terenie gminy Lubawka z przeprowadzonych remontów, plany remontowe na 2020 rok. Jednostka odpowiedzialna za temat burmistrz miasta Lubawka, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Starostwo Powiatowe oraz Drogi Wojewódzkie. W miesiącu wrzesień tematem będzie analiza propozycji zadań majątkowych do projektu budżetu na rok 2022. Jednostka odpowiedzialna za temat burmistrz miasta Lubawka oraz propozycje, które zostaną wpłyną od radnych oraz mieszkańców. W miesiącu październiku temat analiza systemu śmieciowego w gminie Lubawka za 2021 rok. Jednostka odpowiedzialna za temat burmistrz miasta Lubawka, przedsiębiorstwo Sanikom. W miesiącu listopad 2021 roku tematem stopień realizacji remontów OSP Lubawka i OSP Chełmsko-Śląskie. Jest to połączona komisja wyjazdowa, jednostka odpowiedzialna za temat Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, OSP Lubawka oraz OSP Chełmsko-Śląskie. W miesiącu grudniu 2021 roku opiniowanie budżetu gminy Lubawka na 2022 rok, jednostka odpowiedzialna za temat burmistrz miasta Lubawka. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie planu pracy. Czy macie Państwo jeszcze jakieś uwagi do przedstawionego propozycji planu pracy komisji? Nie widzę, stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania. Michał Odek, jestem za przyjęciem planu pracy. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura jest niepodłączony. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Bud. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor. Jestem za. Dobry, witamy. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aluna Wmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski nieobecny. Radny Mariusz Brzydny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 0 głosach wstrzymujących się przyjęła plan pracy na drugie półrocze Komisji Spraw Rozwoju i Budżetu. Bardzo proszę przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa, panią Elżbietę Chrapek, o przedstawienie propozycji planu pracy na drugie półrocze komisji. Plan pracy Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa, drugie półrocze 2021 roku. Tak jak już przewodniczący wspominał, rozwoju budżetu, lipiec jest miesiącem niepracującym dla nas, w miesiącu sierpniu. Temat jest projekty ze środków unijnych zrealizowane oraz w trakcie realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce. Dofinansowanie ze środków unijnych i środki własne. Jednostka odpowiedzialna za temat to jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce. Miesiąc wrzesień, Park Wawra w Lubawce, etap realizacji projektu. Jednostka odpowiedzialna za temat burmistrz miasta Lubawka.
miesiąc październik, przygotowanie obiektów sportowych do sezonu zimowego 2021-2022, to jest skocznia narciarska, stok narciarski, zimowe trasy biegowe. Drugim tematem jest dofinansowanie klubów sportowych na rok 2022, realne potrzeby związane z ich rozwojem. Orzeł Lubawka, Włóknia Szemsko-Śląskie, Uran Okrzeszyn, Bóbr Opawa, Dragon Miszkowice, MKS Chełmsko-Śląskie, Fight Klub Lubawka, MUKN pod Stróżą Lubawka. Za pierwszy temat odpowiedzialny jest Miejski Ogólny Ośrodek Kultury Lubawka, dyrektor, a drugi temat prezesi klubów. Listopad, połączone komisje wyjazdowe, tak jak wspominał pan przewodniczący, stopień realizacji remontów OSP Lubawka i OSP Chełmsko-Śląskie, to jest komisja wyjazdowa do Chełmska Śląskiego i w Lubawce. Jednostka odpowiedzialna, Komenda Powiatowa w Kamiennej Górze, OSP Lubawka oraz OSP Chełmsko-Śląskie. I grudzień, opiniowanie budżetu gminy Lubawka na rok 2022. Jednostka odpowiedzialna za temat, burmistrz miasta Lubawka. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej za przedstawienie propozycji planu pracy. Czy macie państwo radni jeszcze jakieś uwagi do przedstawionej propozycji planu pracy komisji na drugie półrocze? Nie widzę, stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania. Michał Ołdak, jestem za. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawar-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapę. Jestem za. Radny Rafał Czura jest podłączony. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głuch. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor. Jestem za. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Majdek. Jestem za. Radna Aldona Mańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Klaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Witrowski niepodłączony. Radny Mariusz Brzyzny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się przyjęła plan pracy komisji na drugie półrocze. Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Tak, to jest punkt 7. To jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacja dotycząca wypoczynku letniego i imprez dla dzieci i młodzieży w gminie w roku 2021. Bardzo bym prosił panią kierownik Aldonę Popardowską o przedstawienie informacji. Ale chyba pani kierownik nie jest... O, jest pani kierownik, podłączyła się. Dzień dobry, witamy. Ale nie ma. Ale nie mamy głosu. Nie słychać. Nie słychać. Mimo że widzę, że ma pani mikrofon włączony, to ja nie słyszę pani głosu. Nic nie słychać. Mikrofon nie działa. To może pan dyrektor. Teraz jest jak gdyby mikrofon wyłączony. A jest może podłączony pan dyrektor Sławomir Sławiński? Tak, jestem. Dzień dobry. Mógłbym tak, pani kierownik spróbuje się wylogować, jeszcze raz zalogować, może coś się z tym stało, a bym poprosił może teraz pana dyrektora o przedstawienie informacji, a później do pani kierownik wrócimy. Dobrze? Dobrze, dzień dobry państwu jeszcze raz. Temat sprawozdania to informacja dotycząca wypoczynku letniego i imprez dla dzieci i młodzieży. Propozycje wakacyjne w roku 2021 zostały podzielone na kilka sfer tematycznych, jednolitych dla Domu Kultury w Lubawce oraz Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. Te sfery to między innymi aktywnie i sportowo, młody artysta i naukowiec, bawmy się wspólnie, czy też zwiedzamy nasz region. W ramach pierwszej sfery, to znaczy aktywnie i sportowo, w ramach tego cyklu zostanie zorganizowanych kilka turniejów różnorodnych dyscyplin sportowych, między innymi mini futbal, badminton, siatkówka. Oprócz tego w trakcie wakacji na terenie naszej gminy odbędzie się ogólnopolski
Meeting lekkoatletyczny Lubawka Athletics 3. Ważnym elementem będzie również kurs pierwszej pomocy dla najmłodszych oraz spotkanie z policjantami, tak aby te wakacje rozpocząć, dzieci mogły rozpocząć bezpiecznie i żeby mogły, czy żeby wiedziały, jak się zachować w spotykanych sytuacjach, które mogą zdarzyć się podczas wakacji. Następna sfera to młody artysta i naukowiec. Ta seria zakłada organizację różnorodnych warsztatów plastycznych, tanecznych, kulinarnych, artystycznych, czy też warsztatów pod tytułem Zrób to sam. Przez cały okres wakacji będą również dostępne zajęcia biblioteczne, które w ciekawej formie zapoznają młodych mieszkańców z ideą czytelnictwa i zachęcą do samodzielnego korzystania z biblioteki w Lubawce i w Chełmsku Śląskim. Następna sfera, bawmy się wspólnie. Propozycje rekreacyjne również znajdą się w planie wakacyjnym GOK. Tradycyjnie wakacje zakończone zostaną przez bal dla dzieci. Oprócz tego zaplanowane zostały zajęcia Zumba Fitness Kids, różnego rodzaju inne atrakcje dla dzieci. Przewidywane są również podczas imprez plenerowych w naszej gminie. Między innymi takie imprezy, jak organizowane w sierpniu w Chełmsku Śląskim Jarmarkach Śląskich, czy też współorganizowany razem z OSP Lubawka w lipcu letnim pikniku strażackim. Następna sfera to zwiedzanie nasz region. Wakacje odbędą się również różnorodne wycieczki do atrakcji turystycznych naszego regionu, między innymi mini zoo Łącznej, Western City, Sudecka Zagroda Edukacyjna, Muzeum Ducha Gór, Dom Pachnący Chlebem w Raszowie i inne. W tym roku powrócimy również do organizacji rajdów pieszych w celu uzmysłowienia młodemu pokoleniu potencjału, który tkwi w pięknych zakątkach naszej gminy, między innymi na Górę Świętej Anny w Chełmsku Śląskim, czy ścieżki ekologiczne w Dolinie Miłości. Dokładny plan będzie publikowany sukcesywnie z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Nasz ośrodek zdecydował się na formułowanie planu wakacyjnego w taki sposób, by jak najbardziej odpowiadać na realne potrzeby dzieci oraz zorganizować zajęcia, które rzeczywiście cieszą się zainteresowaniem, a zrezygnować z tych, których forma nie do końca sprawdza się w realiach XXI wieku. Wszystkie te informacje będą publikowane za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych, Facebook, Instagram, na stronie naszej kulturowej, czyli www.kulturalubawka.eu oraz za pomocą mediów lokalnych. Oprócz tego wzorem latu, tak jak zazwyczaj bywało w latach ubiegłych, część działań zostanie zrealizowanych w sołectwach gminy Lubawka i tak przynajmniej dwa razy w ciągu wakacji będziemy chcieli pojawić się na wszystkich sołectwach, ale to już za zgodą czy za uzgodnieniem terminu poszczególnych sołtysów wsi. Jeśli chodzi o te bieżące spotkania, to mogę już teraz powiedzieć mniej więcej już na początek lipca, już mamy zorganizowane 5 lipca, mamy plan do zorganizowania wycieczki do Parku Bajek. Będzie to wycieczka organizowana 5 lipca. 12 lipca spotkanie pod tytułem Drzewko Szczęścia. 16 lipca wycieczka do Domu Pachnącego Chlebem w Raszowie. 21 lipca warsztaty robotyki, 23 lipca gra terenowa, 26 lipca ognisko na stadionie plus turniej badmintona i 28 lipca gry rodzinne, które chcemy zorganizować w parku Watra. Oprócz tego będą zajęcia w Domu Kultury warsztaty Einsteina, które są organizowane zazwyczaj w Domu Kultury podczas zajęć stałych w ciągu roku szkolnego. Natomiast te zajęcia są na tyle atrakcyjne, że również w ciągu wakacji chcemy zorganizować ten cykl i też tak będzie w lipcu. Ale to wszystkie informacje prosimy śledzić właśnie na tych naszych stronach internetowych, czy też na
za pomocą fanpage'u na Facebooku. Także ta informacja, mam nadzieję, że wyczerpałem temat. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Czy są jakieś pytania do pana dyrektora? Proszę bardzo, radna Donowańska. Panie dyrektorze, bardzo szkoda, że ten plan imprez wakacyjnych nie był pokazany, nie był przekazany do szkół w ostatnim tygodniu nauki szkolnej, bo z tego co wiem, co roku dzieci pytają i sobie układają plan wakacji. No i nasze dzieciaki są zainteresowane, z tego co wiem, ze szkoły w Miszkowicach, z zajęciami Domu Kultury w Lubawce, no ale teraz to im nie przedstawimy, będą musiały sobie szukać same. A tak już by było wiadomo, na co chcą, z czego chcą skorzystać, z czego nie chcą korzystać. No to jest zawsze, myślę, że na przyszłość warto byłoby to ten tydzień ostatni mieć przygotowany już dokładnie i po prostu przedstawiać dzieciom. Dziękuję. Bardzo dobry pomysł tutaj pani radnej. Na przyszłym roku do każdej ze szkół, żeby Dom Kultury po prostu do przedszkoli nawet przesłał taki plan. Jeśli mogę, bo jutro jeszcze tą... Proszę. Jeśli mogę coś powiedzieć, to jutro na pewno są jeszcze wręczania złotych orłów w szkole. Myślę, że do tego czasu jeszcze rozkleimy na terenie szkoły plakaty, tak żeby no, dzieci zaznajomiły się z tym planem i myślę, że też postaram się, aby porozmawiać również z nauczycielami przed końcem, bo chyba jutro jest koniec roku, żeby zwrócić uwagę, żeby dzieci zaznajomiły się z tym planem. Z planem. Jeśli mogę jeszcze słowo, ja bym prosiła umieścić go na jutro na stronie Domu Kultury. Ja im przekażę to, szczególnie naszym dzieciom spoza Lubawki. Niech by sobie już zobaczyły, co by ewentualnie chciały wykorzystać. Dziękuję. Tak, na jutro będzie. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych ma pytanie do pana dyrektora? Momencik, wiecie co państwo, bo ja teraz was nie widzę, bo jest wyjątkowo bardzo dużo osób zalogowanych, także muszę sobie przerzucać. Widzę, tak, pan Mariusz Gut, radny, radna Elżbieta Chlapek. Proszę pan Mariusz Gut i później pani radna Elżbieta. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest taka, że no, był 1 czerwca dla dzieci, no i troszeczkę w gminie, przynajmniej w naszym mieście, no można powiedzieć, za dużo się nie działo, gdzie można powiedzieć, że prawie nic się nie działo z tej okazji. I niebawem zbliżają się dni Lubawki. To też jest święto młodzieży, też jest święto dzieci. Czy może nam pan przybliżyć, mieszkańcy są ciekawi, jakie atrakcje możemy się spodziewać w nadchodzących dniach Lubawki? Jeśli chodzi o dni Lubawki, to chcielibyśmy, znaczy jeszcze nie mam ustalonych już stałych jakby ram, które będą odbywały się w trakcie tego święta, więc taki mały zarys tylko mogę powiedzieć, że chciałbym powrócić jakby do, razem z pracownikami oczywiście Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, do dawnych czasów, kiedy odbywały się tutaj teatry uliczne i w taki sposób chciałbym, aby ten tegoroczne święto odbywało się. Jeszcze tak jak wcześniej powiedziałem, nie mam akceptacji tego pomysłu, więc to jest na razie taki zarys. I w te teatry uliczne... Nie, ale czekaj, coś nie działa, włączyłaś mi. Telefon. Włącz. Pani kierownik, właśnie pani ale poprosimy dać dokończyć panu dyrektorowi, ale słyszeliśmy pani. Proszę bardzo, panie dyrektorze. I w momencie, kiedy te teatry uliczne zakończą się, to tak naprawdę ta główna scena będzie stała w parku Watra, gdzie do późnych godzin nocnych będziemy świętować dalszą muzyczną część artystyczną w parku Watra. A czy macie już zakontraktowane w cudzysłowie gwiazdy jakieś odwiedzą nasze miasto? Jeszcze nie chciałbym zdradzać, także to wszystko jest jeszcze w trakcie. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Chlapek.
Ja tutaj wracając do pani radnej Aldony Ochmańskiej. Taką formą zawsze, którą robiliśmy i zarówno w Robawce, jak i w Chełmsku Śląskim, plakaty są dwutygodniowe. Z wyprzedzeniem dwutygodniowym kończy się pierwsze dwa tygodnie, już są następne opracowane dwa. Proszę Państwa, wynika to też z tego, żebyśmy planowali różne wycieczki. Chętnych było bardzo wiele, ale my też łączyliśmy wyjazdy. I zawsze było tak, że plakat była forma drobnej ulotki. I każdy, kto był zainteresowany, wchodził do Domu Kultury i zawsze dostawał taką ulotkę z dwutygodniowym planem propozycji, co się będzie odbywało, w jaki dzień, ze szczegółowym opisem. Nie ma to problemu, zawsze tak było i zawsze jest i zawsze się to sprawdzało, więc proszę się nie martwić. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jest telefon do dyspozycji. Zawsze Dom Kultury tworzy ulotki dwutygodniowe i z wyprzedzeniem, gdzie można się zapisać wcześniej, gdzie można się zorientować, co się będzie działo i w jakim dniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pomoc pani radnej, pani Eli. Jeszcze tylko chciałbym uzupełnić jakby wypowiedź wcześniejszą moją. Też z uwagi na to, że te cztery projekty, o których Państwo wiedzieli wcześniej, warsztaty dawnych zawodów, bieg Kruczej Skały, Jarmark Tkaczy Śląskich i MTB, które realizujemy, gros środków, które były w budżecie, zostały przeniesione jakby właśnie na te cele, na projekty. I też te finanse budżetowe związane ze świętem Lubawki są troszeczkę ograniczone, nie tak jak zawsze co roku mieliśmy. Dlatego też muszę szyć po prostu na miarę, tak jak mam budżet, tak? Także też proszę się nie spodziewać nie wiadomo jakich gwiazd, ale będziemy się starali się zorganizować święto miasto w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby każdy rodzaj muzyki zaistniał na scenie. Dziękuję bardzo. Proszę radna Aldona Ochmańska. Ja chciałam prosić jednak o ten Facebook, bo dzieci niektóre są tak związane w domu, rodzice są w pracy, oni nie mają jak wyjechać do Lubawki, żeby sobie coś wziąć, a Facebook mają wszyscy. I naprawdę proszę na stronę gminy na Facebooku, a jeśli chodzi o Dzień Dziecka, to też sołtysi organizują z Adami Sołeckimi Dzień Dziecka na wsiach, także też tak nie do końca jest, że nie ma, no bo są te Dni Dziecka. Dziękuję. Ja tylko tutaj ad vocem do pani radnej, że tutaj panu radnemu jeszcze chodziło o Lubawkę stricte, bo na sołectwa to wiemy, że są bardzo fajne dni. Sam byłem na jeden zaproszony osobiście i naprawdę na sołectwach to wyglądało dużo, dużo lepiej. Moim osobistym zdaniem. Czy ktoś jeszcze ma pytanie do pana dyrektora? Nie widzę, także dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Ja jeszcze, jeśli mogę jeszcze powiedzieć, bo w sumie pan radny tutaj Głód troszeczkę jakby zarzucił, że nic się nie działo 1 czerwca. No chciałbym też przypomnieć, że kilka dni przed 1 czerwca było w Domu Kultury zorganizowane spotkanie w ramach Fundacji PZU, które sfinansowało szereg spotkań w Domu Kultury, która między innymi 2 lipca będzie właśnie koncert Haliny Frąckowiak. To przed właśnie Dniem Dziecka było zorganizowane spotkanie pod tytułem Spotkanie z Kicią Kocią. Te spotkanie, czy ten cykl jest bardzo dobrze znany dzieciom i zrobiliśmy 2 spotkania tego typu w tego dnia i naprawdę gro dzieci nawet z rodzicami przybyło do Domu Kultury, także ja troszeczkę jestem zaskoczony zdaniem pana radnego, że nic nie zostało zorganizowane, bo naprawdę dużo osób i dużo dzieci przyszło na to spotkanie. A sam dzień 1 czerwca pozostawiliśmy do dyspozycji rodzicom, bo oczywiście to jest dzień dla rodziców, żeby z dzieckiem pobyć i świętować wspólnie, tak? Bo nie chcieliśmy zabrać tego dnia rodzicom. Dobrze, dziękuję bardzo panu dyrektorowi za złożoną informację. Bardzo proszę panią kierownik Aldonę Pofardowską o przedstawienie nam informacji. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja jeszcze mam tylko prośbę do pani radnej, żeby tylko wyłączenie mikrofonu.
żebyśmy sobie nie zakłócali. Czy pani radna mnie słyszy? Elu Chrapek, proszę wyłączyć mikrofon. Proszę bardzo, pani kierownik. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jak co roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu organizuje pośredniczy właściwie w koloniach dla dzieci, które są przeznaczone przede wszystkim dla dzieci z rodzin wielodzietnych, a także dla dzieci, które same, którym rodzice sami nie mogliby zorganizować wyjazdów. W związku z faktem, iż nadal jesteśmy w okresie pandemicznym, te kolonie i ten cały przebieg jest troszeczkę utrudniony. Jednakże Kuratorium Oświaty w chwili obecnej zebrało od wszystkich ośrodków pomocy społecznej i zainteresowanych gmin informacje o ilości osób, które by chciały skorzystać z takich wyjazdów kolonijnych. Na dzień dzisiejszy po rozeznaniu przez pracowników socjalnych w terenie w naszej gminie jest to około 25 dzieci, które z chęcią by pojechały na taką kolonię. Myślę, że odbędzie się to na podobnej zasadzie jak w ubiegłym roku i wyjazd kolonijny będzie dopiero pod koniec sierpnia, ponieważ w tej chwili dopiero są prowadzone przez Kuratorium Oświaty zapytania ofertowe i zbierają chętne i jednostki, instytucje, które by chciały zorganizować tym dzieciom kolonie zgodnie z wszystkimi normami, obramowaniami, które w tej chwili jeszcze mamy zgodnie z COVID-em. Jednakże, jak już Państwo też wiecie, od 16 czerwca funkcjonuje placówka wsparcia dziennego i tam część z naszych dzieci korzysta. W tej chwili jest to 15 dzieci, które od godziny 16 mogą tam uczestniczyć. Placówka jest też czynna przez całe wakacje i w okresie wakacyjnym dzieci biorą udział w godzinie od 9, od 9.30 w zależności od tego, jaki jest program. I też jest to na tą chwilę zgodnie z obostrzeniami tylko 15 dzieci. W tym roku zgłosiła się do nas także szkoła w Kępsku Śląskim z prośbą o wsparcie, ponieważ szkoła w Kępsku Śląskim organizuje półkolonie dla dzieci i my jako Ośrodek Pomocy Społecznej, z racji tego, że przy naszym ośrodku funkcjonuje też Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Społecznych, możemy wesprzeć szkołę nie tylko w tym, aby im pomóc w formie finansowej, ale także pracownicy merytorycznie bardzo chętnie udzielą tam wsparcia swoją osobom, aby udzielić informacji, przekazać wszelkie posiadane przez nas ulotki i różne informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nie tylko w rodzinie, ale także w szkole, ponieważ ta kolonia pod swoim hasłem ma także przeciwdziałanie przemocy, tak? Z tego tytułu możemy tutaj wesprzeć i bardzo się cieszymy, że w tym roku akurat szkoła w Chęcku Śląskim wystąpiła z taką inicjatywą i utworzyła taką półkolonię dla dzieci. W ostatnim czasie też zwróciła się do nas tutaj Fundacja Veritas i Stowarzyszenie Sport, Zdrowie, Edukacja, które planują w okresie lipca i sierpnia zorganizować szkółkę tenisową i która też w swoim tutaj jak gdyby zakresie będzie dzieci informowała, ale tutaj temat będzie bardziej żyj zdrowo i sportowo, więc my jak najbardziej też będziemy się tutaj chcieli udzielić, a także będziemy chcieli, aby nasze dzieci z placówki wsparcia dziennego mogły uczestniczyć w tej szkółce i uczyć się, że tak powiem, tej gry. A przede wszystkim chcemy też wspomóc tutaj to stowarzyszenie i tą fundację, tak jak w Chełmsku Śląskim, swoją osobą, czyli pracownikiem, który tam przekaże informacje, zorganizować jakiś konkurs. Że tak powiem, jest to świeża sprawa. Wiem na pewno, że są to 3 turnusy tygodniowe, 1 w lipcu, 2 w sierpniu. Na każdym takim turnusie będzie mogło być 16 dzieci. Jedne spotkanie są rano od 9.30 do 13.30, drugie zaczynają się od 13.30 do 17.30 i myślę, że w niedługim czasie te informacje pojawią się nie tylko na Facebooku, ale także na wszystkich innych tutaj dostępnych portalach, aby te dzieci nasze mogły z tego skorzystać. Jak co roku też tutaj w ramach, no to już troszeczkę później w tym momencie, bo z racji tego, że jest pandemia, obchody Dnia Dziecka, tak jak tutaj pan przewodniczący wspomniał, w różnych wioskach odbywają się w różnych terminach. Też jako Ośrodek Pomocy Społecznej staramy się tutaj wspomóc, aby te imprezy były
odpowiednie, aby wszyscy byli zadowoleni. O tym, jak będzie przebiegał cały proces dotyczący kolonii, będę mogła Państwu powiedzieć, myślę, dopiero we wrześniu, ponieważ, no tak jak mówię, najprawdopodobniej dzieci nasze wyjadą na kolonię dopiero w sierpniu. Nie wiem, czy Państwo macie jakieś pytania jeszcze? Dziękuję bardzo za złożoną informację. Czy macie Państwo pytania do Pani Kierownik odnośnie informacji? Nie widzę Pani Kierownik, także dziękuję bardzo za złożoną informację. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do punktu następnego, zarządzam 15 minut przerwy. Wznawiam obrady. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Są to odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. I ja bardzo proszę Panią Wiceprzewodniczącą o odczytanie odpowiedzi, które wpłynęły do Biura Rada w okresie międzysesyjnym z poprzedniej sesji. Pierwsza odpowiedź. Pan Michał Ołtak, Przewodniczący Rady. Po podstawie prawnej udziela się odpowiedzi na zapytania. Pierwsze pytanie dotyczące, na jakim etapie jest wniosek o dofinansowanie budynku przy ulicy Bocznej 13. Odpowiedź. Pozyskanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego możliwe jest w momencie, gdy beneficjent posiada pełną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia na dokumentację projektowo-kosztorysową. Opracował Pan Bartłomiej Nawrocki. Pytanie numer dwa dotyczące niepokojących informacji o niezrealizowaniu zadania i prawdopodobnym zwrocie dotacji w kwocie ponad 100 tysięcy złotych przez Stowarzyszenie Przymierze imienia Bernarda Rosy. Bezdyskusyjnie takie nieodpowiedzialne zachowania wiążą się z utratą wiarygodności w oczach Urzędu Marszałkowskiego, jak i innych instytucji, zwłaszcza iż działalność stowarzyszeń jest zaangażowany m.in. pan zastępca Sławomir Antoniewski. Odpowiedź. Gmina Lubawka nie była instytucją przyznającą dotację dla Stowarzyszenia Przymierza imienia opata Bernarda Rosy w kwocie ponad 100 tysięcy złotych lub współfinansującą zadanie, na które ta dotacja została udzielona. Wobec tego brak jest jakichkolwiek informacji o jego niezrealizowaniu, jak i o zwrocie wyżej wymienionego dofinansowania. Pytanie trzecie dotyczyło naśnieżania lubawskiego stoku narciarskiego otrzymanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Odpowiedź. Dokumentacja przygotowana na potrzeby naśnieżania lubawskiego stoku narciarskiego jest z 2013 roku. Konieczne jest m.in. zaktualizowanie kosztorysów oraz weryfikacja zakresu dokumentacji w odniesieniu do aktualnych potrzeb. Opracował Pan Bartłomiej Nawrocki. Kolejna odpowiedź na zapytanie radnego Pana Mariusza Zbrzyznego. Po podstawie prawnej przesyłamy poniższą informację. Pierwsze pytanie dotyczyło rozmowy z PGNiG na temat doprowadzenia gazociągu do Chełmska Śląskiego. Czy urząd rozważał zawarcie umowy z dostawcami gazu LNG czy LPG, aby zbudować u nas rozprężenie tych gazów i doprowadzenie gazu do poszczególnych budynków? Odpowiedź. Gmina Lubawka w dniu 1 kwietnia 2021 roku odbyła wideokonferencję z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział we Wrocławiu oraz mieszkańcami miejscowości zainteresowanymi gazyfikacją, to jest Chełmsko-Śląskiej i Błaszkowa. Niniejsze działanie było oddolną inicjatywą mieszkańców gminy Lubawka. W konsekwencji przeprowadzonego spotkania strony ustaliły, że po otrzymaniu odpowiednich ankiet od Polskiej Spółki Gazownictwa zostaną zebrane informacje, które po przekazaniu do PSG będą dla nich podstawą do przeanalizowania i zbadania przedsięwzięcia pod względem ekonomicznej opłacalności dla spółki jako najistotniejszej przesłanki do zapoczątkowania inwestycji gazyfikacji w gminie Lubawka. Opracował Pan Bartłomiej Nawrocki. Kolejne zapytanie radnego Pana Mariusza Zbrzyznego. Pytanie dotyczące progów zwalniających na ulicy Podhalańskiej w Chełmsku Śląskim. Odpowiedź. Udzielając Panu odpowiedzi na powyższe pytania, informujemy, że nie posiadamy okresowego pomiaru ruchu drogowego na przedmiotowej drodze, jak i również pozostałych dokumentów, o które Pan wnioskuje. Dnia 4 lutego 2021 roku otrzymał Pan odpowiedź w związku z projektem stałej organizacji ruchu. Dodatkowo uczestniczył Pan w spotkaniu, które odbyło się na ulicy Podhalańskiej, podczas którego projektant przedstawił Panu argumenty co do braku zasadności montażu progów zwalniających. Opracował Pan Bartłomiej Nawrocki. I kolejne zapytania. Po podstawie prawnej udziela się odpowiedzi na zapytania radnego Mariusza Głoda. Pytanie dotyczące dworca.
Odpowiedź. Dworzec w Lubawce należy do osoby prywatnej w świetle przepisów artykułu 293, paragraf 1 ustawy z 9 sierpnia 1997 roku, ordynacja podatkowa, indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników objęte są tajemnicą skarbową. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego pismem z dnia 27 maja 2021 roku został powiadomiony o złym stanie technicznym obiektu, który ukazuje silną degradację substancji budowlanej grożącej katastrofą budowlaną i zagrażającą mieniu, życiu oraz zdrowiu ludzi. W piśmie tym gmina Lubawka deklaruje chęć zorganizowania spotkania stron związanych z budynkiem dworca kolejowego w Lubawce. Opracował pan Bartłomiej Nawrocki. Kolejne zapytanie radnego Mariusza Głoda dotyczące płacenia podatków. W świetle przepisów artykułu 293 paragrafu 1 ustawy z 29 sierpnia ordynacja podatkowa, indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników objęte są tajemnicą skarbową. Tajemnicę skarbową stanowią dane dotyczące podatnika, osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, w tym imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres siedziby PESEL NIP. Kwota podatku wraz z dokumentacją rachunkową organu podatkowego opracowała pani Monika Stanek-Gamoń. Pan Mariusz z Brzezny, radny, zadał pytanie dotyczące, dlaczego w gminie Dobromierz, która dostaje z tego samego źródła i w tym samym czasie co Lubawka podpisaną umowę z IPA 16 grudnia 2020 roku o udzielonej odpowiedzi, jej nie podpisano, bo jak się okazuje, jest analizowana. Proszę o odpowiedź, czy gmina zamierza po Jarkowicach i Miszkowicach oddać dotację? Odpowiedź. Każda inwestycja charakteryzuje się innymi wymaganiami i powinna być rozpatrywana indywidualnie ze względu na zakres prac oraz specyfikację danego terenu. Jedno źródło dofinansowania nie stanowi o takim samym sposobie przebiegu postępowania, ponadto brak zabezpieczonych środków w budżecie gminy również spowodował przedłużenie czasu na spełnienie wymagań formalnych przed podpisaniem umowy. Opracował pan Bartłomiej Nawrocki. Kolejne pytanie radnego Mariusza Zbrzeznego dotyczące ulicy Sądeckiej 24. Odpowiedź. Gmina Lubawka przygotowuje wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ulicy Sądeckiej nr 24 w Chełmsku Śląskim. W dniu 15 czerwca 2021 roku otrzymała aktualizację dokumentacji kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż wskazanych w obowiązującym projekcie budowlanym. Wniosek zostanie złożony w terminie do końca czerwca 2021 roku. Opracował pan Bartłomiej Nawrocki. Pan radny Wiesław Król, zapytanie dotyczące braku otrzymywania odpowiedzi na zapytania zadawane na sesji. Odpowiedź. Informuję, że wszystkie odpowiedzi na zadane pytania zostały udzielone w terminie. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, odpowiedzi na interpretację pozostają do oglądu w Biurze Rady. Opublikowane są także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawka. Opracował pan Paweł Mazur. Pan radny Andrzej Paszkowski pytał odnośnie gwarancji na wykupce na ścieżce. Odpowiedź. Uprzejmie informuję, że wykonawca dnia 31 maja 2021 roku wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji usterek do 31 sierpnia 2021 roku z uwagi na warunki atmosferyczne, potwierdzając ich fakt raportem z IMGW, który dostarczył dnia 16 czerwca 2021 roku. Zgodnie z wnioskiem wykonawcy konieczne jest suche lato i brak opadów przez przynajmniej 2 tygodnie, aby móc bez wyrządzenia szkód na terenie wykonać roboty naprawcze. Wykonawca do tej pory realizował roboty związane z ponownym zamontowaniem barierek, naprawą nasypu przy Morsku od strony Szczepanowa i zlikwidował drogi technologiczne. Ponadto w miarę możliwości prowadzone są prace naprawcze. Opracował pan Bartłomiej Nawrocki. I drugie pytanie radnego pana Andrzeja Ptaszkowskiego dotyczące składowania na naszej działce, którą wzięliśmy w użytkowanie wieczyste, wysypiska gruzu. Pracownicy Urzędu Miasta w Lubawce w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego potwierdzili, że na terenie nieruchomości komunalnej położonej w Lubawce przy ulicy Mickiewicza złożona została pryzma gruzu rozbiórkowego. Osoba fizyczna, która dokonała czasowego złożenia materiału, zobowiązała się do jego usunięcia w terminie do 20 czerwca 2021 roku. Opracowała pani Jogita Martyńska.
Kolejne zapytanie radnej Alony Ochmańskiej dotyczące wiaty i monitoringu. Odpowiedź. Istnieje możliwość rozbudowy systemu monitoringu. Przesłano zapytanie w celu rozeznania cen rynkowych. Opracował pan Bartłomiej Nawrocki. Pytanie drugie pani radnej Ochmańskiej. Na ścieżce są poręcze, są słabo obsadzone. Proszę, żeby wykonawcy zwrócili na to uwagę. Odpowiedź. Obsadzenie poręczy zostało poprawione przez wykonawcę ścieżki w ramach usuwania usterek stwierdzonych podczas odbioru. Opracował pan Bartłomiej Nawrocki. Pytania przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubawce pana Michała Ołdaka dotyczące zatkanej studzienki przy ulicy Kamiennogórskiej. Odpowiedź. W dniu sesji Rady Miasta ponowiono zgłoszenie do zarządcy drogi krajowej. Opracował pan Bartłomiej Nawrocki. I odpowiedź na moje zapytania. Jaki jest szacowny koszt naprawy zniszczonej wieży sędziowskiej widokowej na skoczni? Odpowiedź. Teren skoczni administrowany jest przez MGOK w Lubawce. Wydział Inwestycji wystąpi do dyrektora MGOK z prośbą o zlecenie wykonania wyceny naprawy wieży sędziowskiej. Opracował pan Bartłomiej Nawrocki. Drugie pytanie. Jaki był koszt sprzątania weekendowego parku Wawra po tych spotkaniach towarzyskich? Odpowiedź. Od 1 czerwca 2021 roku do odwołania zostały ustalone dyżury pracowników Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce, obsługa terenów zielonych w okresach weekendowych i świątecznych. Natomiast dodatkowym kosztem ponoszonym na utrzymanie porządku w parku jest wywóz odpadów komunalnych w ilości 1100 litrów, jeden pojemnik. Opracował pan Ireneusz Kąciński. Trzecie. Kiedy będą naprawione lampy w parku Wawra? Odpowiedź. 10 czerwca 2021 roku została usunięta awaria lampy. Opracował pan Bartłomiej Nawrocki. Czwarte. Jaki był koszt sprzątania miejsc zapomnianych? Chodzi o ulicę Szkolną. Odpowiedź. Gmina Lubawka nie poniosła kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów w związku z akcją sprzątania miejsc zapomnianych. Organizatorem akcji było lokalne stowarzyszenie. Opracowała pani Jowita Martyńska. Piąte. Czy jest możliwość podciągnięcia linii energetycznej pod Świętą Górą, ponieważ mieszkańcy sugerują, że oświetlenie wiaty pozwoliłoby przyhamować akty wandalizmu, jaki ewentualnie byłby koszt zamontowania tam lamp? Odpowiedź. Oświetlenie zostanie uwzględnione podczas prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg ulicy Świerkowej i Brzozowej. Opracował pan Bartłomiej Nawrocki. Podpisała burmistrz pani Ewa Kosenka. Dziękuję ślicznie. Dziękuję również za odczytanie odpowiedzi. Czy pan zastępca burmistrza chciałby odpowiedzieć na pytania z dzisiejszej sesji, czy na piśmie będą udzielone? Mam informację, może zacznijmy od dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Lubawce, że państwo udzielą odpowiedzi przynajmniej wstępnie, jeśli chodzi o przedszkole, bo to jest gorący temat. Jeśli chodzi o pytania dotyczące inwestycji, to zostaną udzielone. Jest ich bardzo dużo, wybaczcie państwo, ale po prostu będą na piśmie. Zagadnienia są szerokie i na piśmie. Dobrze. Bardzo proszę o panią dyrektor, widzę i panią wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. Dzień dobry. Obie pani wicedyrektor. Witamy. Dzień dobry, Agnieszka Kasprzyk-Żmudzińska. Marzena Król. Chciałybyśmy się odnieść do pytań pana Marka Szoty dotyczące przedszkola, ponieważ chcemy udzielić na razie tych informacji, które jesteśmy w stanie udzielić i troszeczkę przekazać też informacji odnośnie przedszkola i jego funkcjonowania w czasie wakacji, bo wiem, że państwu bardzo zależy na tym temacie. Sytuacja do tej pory wyglądała tak, że niepotrzebna była większa liczba oddziałów niż jeden na wakacje, ponieważ zainteresowania po prostu nie było. Na jedną grupę było, czyli na 25 osób i takie zainteresowanie i taką opiekę sprawowaliśmy do tej pory. W związku z pandemią i koniecznością przez rodziców pobrania urlopów, to zainteresowanie się zwiększyło do dwóch grup i mamy teraz dwie grupy. I nie została, tutaj było pytanie, lista dzieci zapisanych na wakacje. Zainteresowanie, bo nie jest to rekrutacja. W punkcie trzecim pan Marek zadał takie pytanie, zapisy w czerwcu, a nie wcześniej w marcu. W marcu jest rekrutacja na następny rok szkolny, czyli na 2021-2022. Taka rekrutacja się odbyła, została zamknięta, listy dzieci przyjętych do przedszkola były
wywieszone w przedszkolu, opublikowane na stronach. Także tę sprawę mieliśmy zgodnie z terminem, następnie rekrutacja uzupełniająca i to wszystko zgodnie z zarządzeniem pani burmistrz jest realizowane i było realizowane do tej pory. I tak samo w czerwcu, jak co roku, zbieraliśmy wnioski od rodziców, kto będzie zainteresowany opieką w czasie wakacji. Bo tego zainteresowania, takie zainteresowanie, tak jak już powiedziałam, z roku na rok była to jedna grupa. Mamy w tym roku rok specyficzny i okazało się, że do 21 czerwca zostało złożonych 53 podania, co daje nam 3 grupy. Według liczebności. Natomiast są to tak różne daty i stworzyliśmy harmonogram i okazało się, że musimy stworzyć 2 grupy, bo nie zawsze wszyscy korzystają jednocześnie z przedszkola i także możemy otworzyć 2 grupy przedszkolne. Jest to dla nas temat bardzo rozwojowy, dlatego że wiąże się to ze zmianą planów urlopowych, bo mieliśmy zaplanowane na jedną grupę. Mieliśmy zarówno nauczycieli, jak i obsługi. Miejmy świadomość z tego, że nauczyciele i obsługa nie mogą wziąć w pełni swojego urlopu w czasie roku szkolnego, gdyż liczba dzieci i grup jest duża i muszą mieć zapewnioną opiekę i wszystkie warunki bezpieczeństwa muszą być zapewnione. I stąd jest dla nas też ogromne wyzwanie. Kolejnym wyzwaniem jest przeniesienie z ulicy Dworcowej na ulicę Mickiewicza. Tam też są nam potrzebni, że tak powiem, pracownicy do przeniesienia i musimy to wszystko zorganizować. W dniu wczorajszym, nawet i dzisiejszym, mieliśmy też spotkanie, pani dyrektor miała spotkanie z rodzicami, którzy spóźnili się z rekrutacją, z zapisem dziecka na wakacje i okazuje się, że tych dzieci będziemy mieli jeszcze więcej. Mamy możliwość jeszcze, żeby dobić do tej 50, tak, do 2 grup w określonym czasie, w określonych tygodniach, więc nie chcemy zostawić ani jednego dziecka, które potrzebuje takiej opieki bez tej opieki, tak, jeżeli rodzic zadeklaruje, że rzeczywiście taka opieka jest mu potrzebna. Tutaj mamy też pewne takie informacje. Kiedy rozmawiamy z rodzicami, rodzic mi, no zapisałem, bo może mi jest potrzebna. Będzie mi potrzebna opieka. Z tego względu na następny tydzień planowane jest spotkanie ze wszystkimi rodzicami, którzy zadeklarowali chęć puszczania dzieci na wakacje do przedszkoli w celu potwierdzenia, że rzeczywiście w tym terminie dzieci będą przychodziły. To się wiąże z różnymi rzeczami, z zapotrzebowaniem na stołówkę, z zapewnieniem opieki, z dyżurami pań woźnych, z kuchnią, nauczycieli i całą organizacją, tak, bo mieć jedną grupę, a mieć 2 grupy, to jest automatycznie podwójna liczba pracowników w tym samym czasie musi pracować. Natomiast to już jakby organizacyjnie należy do nas. My możemy ze swojej strony zadeklarować, że każde dziecko, które będzie potrzebowało, nie mieliśmy takiej informacji do 15, kiedy, że będzie ta liczba większa i kiedy 15 czerwca rodzice nie sygnalizowali, że będzie tak dużo tych dzieci, do 15, kiedy zobaczyliśmy, że rzeczywiście grupa jest większa, podjęliśmy decyzję, że czekamy do zamknięcia, czyli do 21 i będziemy analizować, zmieniać plany urlopowe, rozmawiać z pracownikami, tak żeby każde dziecko taką opiekę miało. I takie działania również podejmujemy. W dniu dzisiejszym złożyliśmy również wniosek do pani burmistrz z pewnymi rozwiązaniami i czekamy na podjęcie decyzji, czy te rozwiązania mogą funkcjonować u nas w szkole. No ale o tym jakby to są systemowe nasze odnośnie planów urlopowych, odnośnie działalności przedszkola, jakby wewnętrzne, jakie mamy plany. Jest to organ prowadzący, więc musi, że tak powiem, wyrazić opinię w tym temacie i takie stosowne pismo zostało złożone. I ponadto będziemy, tak jak już powiedziałam, mając pełne informacje, pełną listę zadeklarowanych osób, będzie na następny tydzień, jeszcze przed rozpoczęciem wakacji, czyli w okresie od 1 lipca, przed tym terminem będzie organizowane spotkanie, w którym rodzice zostaną poinformowani, jak to będzie wyglądało, jak będziemy pracować, na jakich zasadach.
I z czym to się wiąże? I z czym to się wiąże? Tutaj było też pytanie czwarte, umowy o przyjęcie dzieci na 10 miesięcy. Nie ma. Ja przepraszam, panie przewodniczący, tak? Czy ja mogę na bieżąco się odnosić? Tak, czy... tak, bardzo proszę. Pozwoli pani, ja będę decydował, kto i jak. O, przepraszam, przepraszam, panie przewodniczący. Chciałabym od razu na bieżąco odpowiadać. Proszę bardzo. Dziękuję. Pani dyrektor, no my się chyba nie za bardzo tu zrozumieliśmy. Odnośnie tej rekrutacji, to przecież nie ktoś inny, tylko państwo w tamtym roku na sesji, chyba czerwcowej też, jeszcze sprawdzę dokładnie i odpowiem, to państwo powiedzieliście w nawiązaniu do naszych pytań, że na następny rok postaracie się wcześniej zebrać informacje, ile dzieci potrzeba na ten okres wakacyjny, jakie są potrzeby. A tak naprawdę informacja od państwa odnośnie tego, no nie chcę to nazwać rekrutacji, bo pani mówiła, że to nie jest rekrutacja, ale odnośnie tych potrzeb wakacyjnych, tak nazwijmy to, no to wypłynęła w czerwcu i to tak, no nie chcę tu użyć mocnych słów, żeby znowu nie być posądzonych o niegrzeczność, ale no trochę tak ukradkiem tak naprawdę. Rodzice mi sygnalizują, że na początku było tylko wydrukowanych 25 wniosków. Nie było wniosków dostępnych na żadnej tablicy, bo po prostu może było 25 i rodzice po prostu zabrali, ale nie było dostępnych tyle, żeby każdy rodzic mógł się z tym wnioskiem zapoznać. Nie było żadnej informacji, nie ma na stronie przedszkola. Jest informacja, nie ma. Chciałabym się odnieść. Później a do... często się zdarza tak, no pani dyrektor pewnie wiedzą lepiej ode mnie, że odbierane są dzieci przez babcie, przez dziadków i tak dalej. Oni nie zawsze tam na tych tablicach może czytają, ale rodzice, to są przeważnie młodzi ludzie, oni zaglądają na te nasze strony. Także wydaje mi się, że to jest na tyle ważna informacja, że no co najmniej tam się powinna znaleźć. A druga jest strona, drugie jeszcze chciałem dopowiedzieć, przepraszam, że no ta sytuacja tak naprawdę to nie jest tylko w tym roku, bo to samo było w tamtym roku, jak sobie pani przypomni. No jak nie? To samo, o tym samym żeśmy rozmawiali. No są tu radni, była rozmowa? Tak, panie Marku, ja się tutaj zgodzę, że taka sama sytuacja i to odbyli. To nie mówcie mi, panie, że to jest jednorazowy jakiś występek. A mało tego, ja mam tu od pań, od rodziców, które były rok wcześniej w Radzie Przedszkola i one wręcz sugerowały, że ta przerwa wakacyjna to jest po prostu no, jakiś niewypał dla rodziców, o tak powiem. Państwo trochę sobie tak jakby no, pod siebie to ustawiacie, o tak powiem. No powiem, że co pan rozumie pod siebie? No pod to na przykład, żebyście mogli państwo wykorzystać właśnie o czym pani powiedziała, te urlopy. Każdy pracodawca ma obowiązek dać pracownikowi urlop. Po to jest plan urlopowy. No tak, ale... Do tej pory, panie radny, ja wysłuchałam, teraz proszę o wysłuchanie mnie. Dobrze. Do tej pory funkcjonowało tak, że było 25 dzieci. Każde dziecko, jeszcze raz powtarzam, nie spotkaliśmy się... Każdy nauczyciel ma 35 dni urlopu. W tym roku mamy jednego nauczyciela, który jest na długim zwolnieniu lekarskim. Czyli z 9 nauczycieli mamy 8. Ci nauczyciele pracowali rzetelnie cały rok i nie wykorzystali, bo nie mogli wykorzystać urlopu. Bo najzwyczajniej w świecie nie moglibyśmy, najzwyczajniej w świecie, kogokolwiek dać do grupy. Był problem z zastępstwami i to ogromny. Jedna pani jest na po COVID-zie, jest na długotrwałym urlopie. Teraz jest chyba na zdrowotnym, tak? Teraz przeszła na urlop zdrowotny. Stąd musimy zatrudnić, bo były duże braki kadrowe. Uratowała nas trochę pandemia ze względu na to, że część dzieci przychodziły, nie przychodziły. Stąd nie zatrudnialiśmy nikogo i staraliśmy się swoimi siłami zawsze i zapewnić opiekę 10-godzinną w przedszkolu naszym Rychowskiej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie przypominam sobie sytuacji, żeby którykolwiek rodzic w tamtym roku potrzebujący opieki, takiej opieki dla dziecka nie dostał.
Proszę mi podać, nie wiem, w rozmowie telefonicznej, w mailu, osoby, która takiej opieki nie dostała. Bo chciałabym się naprawdę z taką osobą spotkać i rzeczywiście, jeżeli była taka sytuacja, to przeprosić. Pani dyrektor, my jesteśmy tu jako radni przedłużeniem i tutaj ja się zgadzam. Ale panie przewodniczący, przepraszam. Ja rozumiem, że jesteśmy za przedłużeniem. Ja to wszystko rozumiem. Natomiast podejmijmy działania długofalowe. Jeżeli podejmujemy, to my musimy podjąć takie działania, które będą miały możliwość zapewnienia opieki i posłania pracowników na urlop. Ja nie mogę powiedzieć pracownikowi, że on nie dostanie urlopu, bo ja muszę otworzyć przedszkole. Pracownikowi zgodnie z kodeksem pracy, nauczycielowi czy kartą nauczyciela, pracownikowi obsługi czy według karty nauczyciela, nauczycielowi należy się 35 dni urlopu i ja mu muszę dać ten urlop. To pani dyrektor, co przed chwilą radny pan Marek Szota powiedział. Że nie możemy, że po prostu jest ustawiane właśnie pod funkcjonowanie przedszkola. Nie pod rodziców i pod dzieci, tylko pod funkcjonowanie przedszkola. Że teraz się bronimy urlopami, że musimy dać urlopy pracownikom takim i takim, a rodzice jak gdyby no, nie mają z kim dzieci zostawić. Tym bardziej, że był czas pandemii, rodzice brali urlopy wychowawcze i tak dalej, żeby być dziećmi w domu. Tak różnie to po prostu wyglądało w tym czasie. Przepraszam, pada mi zaczęło. Szanowni Państwo, ja chciałabym jeszcze jedną sprawę tutaj też, żeby Państwo wiedzieli, jak to wygląda. W momencie, kiedy my nie wykorzystamy urlopów, mówię tutaj o nauczycielach, w okresie wakacyjnym, w okresie letnim, wtedy, kiedy zapotrzebowanie na zapewnienie opieki, czyli na usługi przedszkolne jest mniejsze, my ten urlop będziemy wykorzystywać w okresie roku szkolnego, czyli od września do czerwca. I w momencie, kiedy przychodzą nowe dzieci, dzieci 3-4-letnie, które pierwszy raz stykają się z przedszkolem i powinny mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa i stabilizację jednego nauczyciela, wychowawcy, z którym są od rana do wieczora, niestety będą mieli fundowaną huśtawkę w postaci nauczycieli na zastępstwach. Także Państwo też musicie to wiedzieć, że taka sytuacja będzie miała miejsce, że dziecko nie będzie wiedziało tak naprawdę, który jest jego wychowawca, z kim teraz w danej grupie jest, bo będzie miał różnych wychowawców. Tak to będzie wyglądało w trakcie roku szkolnego, czyli od września do czerwca. Ja bym się tu chciał odnieść, jak mogę. Przepraszam, panie radny, ja jeszcze tutaj chciałem się zapytać. Jesteśmy zespołem szkolno-przeszkolnym, bo teraz stricte rozmawiamy o okresie wakacyjnym, gdzie jest problem i to nie ukrywajmy. Czy nie ma możliwości przesunięcia albo zatrudnienia na umowę zlecenie, czy na jakąś inną formę umowy innego nauczyciela z całego zespołu, żeby się zajmował właśnie tymi dwoma grupami, a jak będzie potrzeba, to nawet trzema grupami przeszkolnymi? Absolutnie, proszę pana, nie może, dlatego że szkoła jest jednostką nieferyjną, przedszkole jest jednostką feryjną i nauczyciele... Odwrotnie, pani. Oj, przepraszam, odwrotnie. Szkoła jest feryjną, przedszkole jest nieferyjną, to są zupełnie inne umowy i zupełnie inne zakresy obowiązków. No generalnie umowy, tak? Także tu możemy poprzesuwać, chyba że podpiszemy umowę kolejną z nauczycielem. Nauczyciel, który przechodzi z przedszkola do szkoły, musi wykorzystać urlop, bo jemu ten urlop nawet nie przechodzi do szkoły. Chciałabym również zaznaczyć, że w Chełmsku jest przerwa wakacyjna. I dlaczego my jako Lubawka pracujemy zawsze? Natomiast w Chełmsku w lipcu jest przerwa wakacyjna. Pani dyrektor, odpowiedź jest prosta, bo u nas jest taka potrzeba, a my jesteśmy dla mieszkańców, a nie odwrotnie. Tak? Dokładnie. Panie radny, ja to rozumiem. Natomiast w Kamiennej Górze również dzieci chodzą od przedszkola do przedszkola i są trzy grupy i chodzą na Spacerową, na Jana Pawła, na Lubawską, żeby dyrektorzy mogli puścić pracowników na urlopy. Dobrze, ja bym chętnie dziecko zaprowadził, jakbym miał w wieku przedszkolnym, na którą pani mi ulicę wskaże, ale w Lubawce. A nie mam takiej możliwości. Bo zamykacie obydwa przedszkola i dla mnie 25 dzieci, ile jest wszystkich dzieci zapisanych w roku szkolnym w tych dwóch oddziałach? 150? No to 25 to jaki to jest procent? 10% państwo utrzymujecie, 15 może. A ja jeszcze mam... No to jest chyba raz, że to jest nieporozumienie. Przepraszam panie przewodniczący, jeszcze tylko dokończę, bo
bo zapomnę myśl. A jeżeli mówi pani teraz o tych urlopach, wie pani co, no akurat ten rok, no to był tak specyficzny, że państwo tak naprawdę albo pracowaliście na pół gwizdka, albo mieliście zamknięte. Mylę się? Nie mylę się, no pani też dobrze o tym wie. Można było te urlopy wykorzystać, bo powinniście być przygotowani właśnie na to, że jeżeli jest lockdown, to kiedyś ten lockdown się skończy i może to się właśnie trafić w sezonie wakacyjnym. Mogła pani wysłać według mnie, bo tak naprawdę przedszkole niczym się nie różni od innego zakładu pracy, tak jak pani powiedziała. Obowiązuje kodeks pracy, obowiązują jakieś inne przepisy, a tam wyraźnie jest napisane, że w placówkach nieferyjnych jest możliwość, żeby nauczyciel brał urlop w trakcie roku szkolnego. Ale ja w dalszym ciągu nie rozumiem, skoro na początku nie rozumiem sytuacji, w której, bo teraz to do niczego taką rozmową nie dojdziemy. Więc chciałabym tylko zaznaczyć jedną rzecz, bo ja rozumiem, że państwu, jak i nam, zależy na tym, żeby każde dziecko miało opiekę. Tak, które takie potrzebuje, dokładnie. No i taką opiekę ma. No, wie pani co, ja mówię jedno, pani mówię drugie. Ja pani przekazuję, co powiedzieli rodzice. Rodzice przychodzili do przedszkola i dostali suchy komunikat. Będzie 25 miejsc. Ale od kogo dostali? Nie wiem od kogo, nie będę, mogę się dowiedzieć. Od pani, która, a już teraz wiem, ale nie powiem na ten. No dokładnie. Dzwonimy się i... Ale okay. Panie Marku, był komunikat... Pani wicedyrektor, proszę dać skończyć panu Ranemu Markowi. Dobrze. Dzwonimy się poza wizem, ja pani dokładnie powiem od kogo taki. Druga jest rzecz, dlaczego tych wniosków nie było tyle, ile potrzeba było, żeby każdy rodzic wziął? Panie Marku, były drukowane na bieżąco, sama osobiście je wkładam. Rodzice bierali po 2-3 wnioski naraz i zawsze były wnioski dostępne. Przez może 5 minut nie było. Gdzie no to ja mam odmienne informacje. Ja mam, że tych wniosków tak naprawdę było tylko na początku, a później rodzice między sobą kserowali. Sama osobiście dokładałam wnioski i leżały jeszcze na szafce, oprócz tablicy ogłoszeń leżały jeszcze na szafce i były zawsze dodrukowane. No dobrze, może nie licytujmy się, okej. No dobrze, no to proszę może na... Dlatego jeszcze chciałabym powiedzieć, bo taki... Mam nadzieję, że wspólnie, tak jak już powiedziałam, wspólnie, ten rok też nas wiele nauczył i wypracujmy pewien schemat, w którym, i tak myślę, że to jest rozwiązanie systemowe, żebyśmy mieli rozwiązanie systemowe, bo wie pan, nasi nauczyciele również mają takie pytanie, że i spotykamy się z takim pytaniem i stajemy przed takim pytaniem. Dlaczego my mamy pracować, a inne szkoły są zamknięte? Ale to nie jest szkoła. Przedszkole, przepraszam. Przedszkole. Wie pani, no może tam nie ma potrzeb takich. No u nas, jak widać, są. Panie, jak ktoś panie się Marku, zgodził być nauczycielem przedszkolnym... Pani burmistrz, przepraszam, chciałabym tylko skończyć. Ja zaraz chcę zabrać głos. Widocznie u nas jest taka potrzeba, że trzeba dać więcej rodziców. A teraz pytanie, bo pani mówi, że nie można tego nauczyciela przesunąć, tamtego, nowe umowy. A na przykład, jeżeli nie ma takiego zapotrzebowania zarówno w przedszkolu w Miszkowicach, czy nie może ten wychowawca z Miszkowic być w Lubawce, bo jest akurat potrzeba... Panie przewodniczący, do pani burmistrz trafiło pismo, które mam nadzieję, że rozwiąże nam problem systemowo. My nie znamy treści tego pisma, dlatego zadajemy w tym momencie pytanie, bo pani mówi, że trafiło pismo, wniosek, ale my nie wiemy, co tam jest zawarte, tak? Czy faktycznie rozwiązać ten problem, że w Lubawce jest potrzeba na większej ilości rodziców, niż było to w latach ubiegłych, te 20 parę osób. Będziemy do tego dążyć, żeby za każde dziecko w całej gminie, które potrzebuje opieki przez 2 miesiące, miało zapewnioną opiekę. Czy to będzie 2 grupy, 3 grupy, 4 grupy, taka opieka? Kiedy będzie wiadomo, że te dzieci będą miały zapewnione? Bo nie ukrywam, że dzisiaj mnie rodzice pytali w przedszkolu, gdzie nie powinni się mnie o to pytać, tylko jakby do dyrekcji. I tutaj właśnie też mam takie pytanie. Dlaczego rodzice nie zwracają się bezpośrednio do nas?
My dowiadujemy się od Państwa na sesji, ja dowiaduję się na parkingu przed przedszkolem, natomiast nikt nie zgłosi się do dyrektora, do wicedyrektora. Ja też przyprowadzam do tej samej grupy, którą pan przewodniczący, i też mnie rodzice pytają na parkingu, przed wejściem, w szatni, gdziekolwiek. Natomiast żaden rodzic nie zgłosił się z problemem do wicedyrektora, do dyrektora. Żaden rodzic nie zgłosił się, że nie został przyjęty do przedszkola. Czy nie, żaden rodzic na wakacje nie ma opieki. Dlatego, że robimy wszystko. Tutaj pani wicedyrektor jest tego sprawa, że po to mają swoich radnych, którzy tą sprawę muszą poruszyć i rozwiązać. Ale też po to, panie przewodniczący, pan radny z całym szacunkiem ma więcej rzeczy niż dyrektor. My jesteśmy odpowiedzialni za opiekę i chcemy robić wykonywać swoje zadanie jak najlepiej potrafimy. Dlaczego w szkole, gdzie też był problem, że zawsze gdzieś tam przez radę, gdzie były zapytania, teraz też są, ale rodzice przychodzą, pytają, dowiadują się, na bieżąco są informowani i wszystko jest. I tak też byśmy chcieli w przedszkolu, że jeżeli jest sytuacja trudna, czy ma rodzic problem, czy coś, zawsze jest pani dyrektor, zawsze jeżeli w jednym przedszkolu, w drugim przedszkolu wiedzą, kiedy są, zawsze jest dostępna. Nie ma sytuacji, w której pani dyrektor nie ma. Ale wie pani też... Może był jakiś, jest zły przepływ informacji między panią dyrektor a rodzicami, skoro rodzice się zwrócili tutaj do radnego, tak, o pomoc. I chciałabym powiedzieć, że jeżeli będziemy... Przepraszam, że jeżeli będziemy słuchać jedna pani, drugiej pani, przepraszam za wyrażenie, ale to tak wygląda, to i że nie ma przekazu, czy pani, która stanęła i powiedziała, gdzie nie było przekazu od dyrektora, że zapisy są zamknięte, że jest tylko 25 miejsc. Owszem, w pierwszej wersji było 25 miejsc. Natomiast jeżeli w drugiej, kiedy zobaczyliśmy 15, że tych miejsc, że już tych wniosków jest już więcej, dalej były wnioski, dalej zbieraliśmy, robiliśmy harmonogram, ile jesteśmy zmuszeni, czy tak powiem, konieczne jest zapewnienie opieki. Pani dyrektor, no to tak nie jest do końca, jak pani mówi, bo tak naprawdę zbieraliście te wnioski trochę po tym, że właśnie my żeśmy się tym zainteresowali. No taka jest prawda. No. Pani może mieć swoje zdanie, ja mam swoje. Jeszcze zapytam o coś innego. Dlaczego nie ma informacji na stronie? Bo pani mówiła, że nie ma komunikacji między panią a rodzicami, że nie przychodzą i tak dalej, ale no dobrze pani wie, że nie zawsze rodzic odbiera. To odbiera, nie wiem, starsza siostra, babcia, wujek, no różne są sytuacje. Dlaczego nie ma na stronie informacji właśnie o tym wakacyjnym, że tak powiem, no, naborze w cudzysłowie? Szanowni Państwo, nie wszystkie informacje są umieszczane na stronie internetowej. No dlatego pytam, dlaczego nie tablica, ma. Ja wiem, że stąd tablica, tablica ogłoszeń w przedszkolu zarówno w jednym, jak i w drugim. No ale tłumaczę pani, że rodzic nie zawsze bywa tam. To nie wiem, czy ja może, no nie wiem, czy ja nie tłumaczę, czy się nie rozumiemy, może jakoś tak. To jest rzeczywiście błąd, który dokładnie został popełniony i tutaj wiemy po pana zapytaniu, rzeczywiście przyznajemy się, powinno być to umieszczone, natomiast było dla nas tak jasne, że rodzice przychodzą i wiedzą. Ale od następnego roku, proszę Państwa, nie będzie już tego problemu i nie będzie takiej sytuacji, ponieważ zakupiliśmy program i przedszkole, który będzie na bieżąco, tak jak Librus, na bieżąco będziemy mogli przekazywać i wychowawca, i pani dyrektor będzie mogła przekazywać informacje do Państwa i każdy o każdej porze dnia i nocy będzie mógł sobie wejść. I też chciałabym poinformować, że zakupione zostały przez Radę Rodziców i tutaj bardzo serdecznie dziękujemy obu Radom Rodziców, zarówno na Dworcowej, jak i na Szymrychowskiej, czytniki kart, w których Państwo będą mieli bezpośredni dostęp do swoich opłat, do czesnych, do wyżywienia, do wszystkiego. Także idziemy z duchem czasu i takich sytuacji, panie Marku, nie będzie, bo też pan nam uświadamia w pewnym momencie, że są popełniane błędy, za to dziękujemy. Natomiast też chcemy powiedzieć, że to nie jest tak, że gdyby nie Państwa interwencja, to byśmy mieli tylko 25 osób. My podjęliśmy na bieżąco naprawdę działania.
Pani wicedyrektor, proszę teraz o konkretną informację, przedstawienie nam, kiedy będzie konkretna informacja, które dzieci i kiedy będzie czynne przedszkole. Konkretna informacja, panie przewodniczący, będzie między 28 a 30. Na pewno w tym czasie, dlatego że będziemy musieli zebrać informacje od organu prowadzącego, tak jak już powiedziałam, podjąć konkretne i długofalowe działanie, żeby nie było takiej sytuacji, która ma miejsce, jak pan Szota zaznaczył, ponoć była w tamtym roku i jest w tym roku. Więc... Nie ponoć, pani dyrektor, tylko to możemy sprawdzić, bo to było jakby na sesji tu w obecności radnych. No ja akurat nie miałam takiej informacji, nie zajmowałam się tematem, więc może jestem niedoinformowana. Dla mnie sytuacja jest w tym roku, że tak powiem, pierwsza. Natomiast rzeczywiście sprawdzę, jeżeli była taka, to przepraszam, powinnam o tym wiedzieć. Natomiast kwestia jest tego taka, że chcemy podjąć rzeczywiście długofalowe i już jakby konkretne działania, które miałyby na celu też, żeby rodzice byli pewni, że takie, że każde dziecko będzie mogło być i mieć opiekę w czasie wakacji. Ja mam jeszcze takie pytanie, czy jest możliwość, jeżeli państwo już będziecie mieli tą informację, że wszyscy, co złożyli te wnioski na opiekę tą wakacyjną rodziców, czy taka informacja będzie mogła być umieszczona na stronie internetowej, żeby każdy rodzic mógł się zapoznać? Nie, bez imienia. Nie tylko, że każdy, kto złoży wniosek, będzie mógł skorzystać z opieki, jak będzie funkcjonowało to przedszkole. Oczywiście imiennie nie będziemy mogli tego zrobić, natomiast... bo to nie jest rekrutacja, tylko i wyłącznie RODO i prawo zezwala nam na rekrutację, żeby opublikować. Natomiast w tym przypadku będzie krótka informacja, że można się zapoznać i czy wszystkie dzieci będą przyjęte, no oczywiście wszystkie, że będą przyjęte do w czasie wakacji. Dobrze, ja mam jeszcze pytanie odnośnie tych umów. Dlaczego one są na 10 miesięcy zawierane? Nie ma umów. Umowy są tylko i wyłącznie w przedszkolach prywatnych. My jesteśmy przedszkolem publicznym. U nas jest rekrutacja i jest takiego jak deklaracja przystąpienia, gdzie rodzic potwierdza chęć przystąpienia do przedszkola i ona jest na rok szkolny. Ale rok szkolny w placówkach nieferyjnych, pani dyrektor, jest od 1 września do 31 sierpnia. Dokładnie. I tak też dziecko jest przyjęte do przedszkola. A we wrześniu, a w czerwcu robi się jakby taki nie wniosek, tylko zapotrzebowanie rodziców na opiekę na wakacje. Natomiast każde dziecko, które jest zrekrutowane w marcu roku poprzedniego, czyli na przykład jak w tym roku 2021, to ma prawo chodzić do przedszkola do roku 2022, do 31 sierpnia. No wie pani co, przyznam się szczerze, że sprawdzę tą informację, bo akurat mam informację, że jest do końca czerwca, ale... Nie ma takiej informacji. Przyznam się, że no nie mam tego przed sobą, sprawdzę. Ja myślę, że tak jak rozmawialiśmy, że te pytania płyną na piśmie i tutaj szczegółowo panie wicedyrektor odpowiedzą na to, a jak państwo wiecie, mamy dzisiaj bardzo jak gdyby obłożony sesję, tematy, także myślę, że w tym temacie... Ja chciałabym tylko jeszcze odnieść się, czy mogę odnieść się tylko panie do przeniesienia przedszkola, bo tutaj było jeszcze przedłużenie funkcjonowania przedszkola na Dworcowej. Chciałabym powiedzieć, że na tę chwilę są wszystkie działania zgodnie z harmonogramem i jeżeli rzeczywiście po drodze nie widzimy konieczności przedłużania na tę chwilę, natomiast jeżeli po drodze rzeczywiście mogłoby się coś wydłużyć, to mamy już wstępne rozmowy z dyrektorem w Chełmsku Śląskim, że na czas dwóch tygodni, trzech tygodni, jeżeli by były takowe przesunięcia, przyjmie dzieci z Lubawki do tyle grup, ile będzie potrzebne, gdzie nie będziemy mogli zapewnić naszym Rychowskiej miejsca, przyjmie do Chełmska, żeby dzieci mogły rozpocząć rok zgodnie z 1 września. Ja rozumiem, że dojazd dla rodziców tych dzieci to też będzie... Oczywiście, oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. Ja, panie przewodniczący, tylko jedno, no, króciutkie pytanie, bo mi zależy też, żeby była odpowiedź może dzisiaj, dobrze? Proszę bardzo. Ja tylko jeszcze chciałem się dopytać o te przerwy. Czy państwo składacie wniosek, tak jak ja tam w którymś pytaniu zawarłem, razem z Radą Rodziców? Zawsze wniosek jest składany z Radą Rodziców na początku roku szkolnego, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Czy ja mogę mieć dostęp do tego wniosku, jakiś, nie wiem, czy skan albo coś takiego? Jak to?
Za tamten rok czy za ten? Za ten. Oczywiście, że tak. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Panie zastępco burmistrza, to by były chyba wszystkie odpowiedzi, tak? Z tego, co zrozumiałem, reszta będzie udzielona na piśmie. Dokładnie. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Przewodniczący, dzień dobry. Z tej strony Elżbieta Król, dyrektor szkoły w Miszkowicach. Pani dyrektor. Tak. Czy pan burmistrz daje... Tylko jedno pytanie i odpowiem. Halo? Panie przewodniczący, jeśli pani, proszę udostępnić, tak, pani dyrektor. Proszę pani dyrektor. Panie przewodniczący, ja tylko króciutko, jeśli są takie braki, i jeśli chodzi o pedagogów w przedszkolu, moje dziewczyny naprawdę są chętne, jeśli państwo ułożycie harmonogram tak jak należy, proszę uprzejmie, moje dziewczyny opiekunki śmiało mogą brać udział w tym projekcie. Dobrze, dziękuję bardzo pani. Także tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani dyrektor Elżbiecie Król. Zamykam w tym punkcie całą dyskusję. Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Jest to dyskusja nad projektami uchwał oraz przyjęcie uchwał w sprawie. Przechodzimy do pierwszej uchwały. Proszę o wyświetlenie treści projektu uchwały. Jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości na rzecz sołectwa Błażejów. Liczba dziennika 184. Treść projektu uchwały jest w tym momencie wyświetlana. Również była omawiana na posiedzeniu komisji. Czy państwo radni jeszcze mają jakieś pytania do pani kierownik w związku z treścią projektu uchwały? Nie widzę. Stwierdzam kworum, przechodzimy do głosowania nad treścią projektu uchwały. Michał Ołdak, jestem za podjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura jest niepodłączony. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz But. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor. Jestem za. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Chmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski niepodłączony. Radny Mariusz Brzyzny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do treści projektu kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej. Liczba dziennika 185. Treść normatywna projektu uchwały w tym momencie jest wyświetlana. Była również omawiana na posiedzeniu komisji. Czy macie państwo jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę. Stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania nad treścią projektu uchwały. Michał Ołdak, jestem za podjęciem. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura niepodłączony. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głód. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor. Jestem za. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Chmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski niepodłączony. Radny Mariusz Brzyzny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do treści projektu następnej uchwały. Jest to
uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 7 rzymskie łamane na 250 łamane na 21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Lubawka. Liczba dziennika 186. W tym momencie treść normatywna projektu uchwały jest wyświetlana, była omawiana na posiedzeniu komisji. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę, stwierdzam kworum, przechodzimy do głosowania. Michał Ołdak, jestem za podjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Krapek. Jestem za. Radny jest niepodłączony. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głup. Jestem za. Radny Krzysztof Jałor. Jestem za. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Chmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Grzocki niepodłączony. Radny Mariusz Grzyzny. Jestem za. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Dziękuję bardzo Pani Kierownik Jowicie Martyńskiej za obecność. Nie było potrzeby uzasadnienia uchwał, bo były omówione. Radni nie mieli pytań. Przechodzimy do treści projektu następnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubawka na rok 2021. Liczba dziennika 181. Treść normatywna projektu uchwały w tym momencie jest wyświetlana. Była również omawiana na posiedzeniu Komisji Łączonych. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę. Stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania nad treścią projektu uchwały. Michał Ołdak, jestem za podjęciem. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czurek, podłączony. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głuch. Jestem za. Radny Krzysztof Jałor. Jestem za. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Chmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jestem za. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski niepodłączony. Radny Mariusz Grzyzny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy blok uchwał. Zanim przejdziemy do raportu o stanie gminy, zarządzam 30-minutową przerwę.